inicjatywa to była taka dosyć spontaniczna. Razem z Kasią żeśmy się umówili, właścicielką kawiarni Laba, że coś takiego zrobimy. Na początku myślałem, że to będzie po prostu postawienie naszego namiotu, żeby rozpromować masaże, żeby ludzi zachęcić do korzystania z masaży, które co prawda są drogie, trzeba za nie zapłacić, ale są na pewno bardziej skuteczne niż to, co potem jak nasze zdrowie zaczyna szwankować, to potem i tak wydajemy pieniądze na lekarstwa. W związku z czym to się tak pokrywa. Zdrowie nas kosztuje czy wcześniej, czy później. No a kiedy zaczęliśmy jakby to wszystko organizować, to dołączyło się do tego no, strasznie dużo ludzi, dosyć ciekawych, którzy też promują ten zdrowy styl życia. No i to jest to, co jest. Także no, taka dosyć fajna, dosyć spora impreza, która już od rana praktycznie trwa. Czego można tutaj dzisiaj spróbować? Co można zobaczyć? Z czego można skorzystać? Można spróbować dań, zdrowych dań. Można spróbować kawy, herbaty. Można spróbować zajęć jogi, zumby, tańca. Można trochę się wybawić, ponieważ wieczorem będzie dyskoteka. Można spróbować masaży, różnych masaży, począwszy od zwykłych, klasycznych, częściowych masaży ciała, przez ajurwedyjskie olejowe, chiński, punktowy, przez refleksoterapię twarzy, refleksoterapię stopy. No i oczywiście można zasięgać opinii naszych specjalistów, specjalistów od tresury psów, specjalistów weterynarzy i specjalistów fizjoterapeutów. Czy w jakiś szczególny sposób był dobierany program tutaj? Tak, na początku konsultowaliśmy to i staraliśmy się wszystko spinać taką klamrą zdrowego trybu życia, dbania o siebie i spędzania aktywnie czasu wolnego. Myślicie, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie? Na pewno każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, czy to będzie sport, czy to będzie rekreacja, czy to będą masaże, czy to będzie jedzenie, siedzenie, także na pewno my wszyscy coś tutaj sobie znajdziemy.